Czas by wejść na jakiś szlak. Nawigacja pokazuje 800 metrów do celu. Natomiast drogowskaz dla turystów pokazuje pół godziny. Zastanawiałem się, jak to możliwe, ale już wiem dlaczego. Teraz będzie niezła. To się dopiero zaczął szlak, bardzo króciutki. Ale to będzie dopiero śmiesznotka, jak Anka będzie próbowała to pokonać. Bo wiem, że to ją przerośnie. Hop, hop, hop. No i... No nie wierzę. Jestem z ciebie dumny. Chyba jakoś ci się kondycja poprawia, ponieważ lata temu to było tak, że coś nie mogła przejść przez jakieś 20 cm otworu pomiędzy jednym brzeczkiem a drugim. Zobaczymy, co tam jest. Zobaczymy, co tam jest na górze tej niewielkiej górki. Wedle oznaczeń pół godziny, wedle nawigacji 800 metrów. Totalnie łagodnie, pięknie jak to w górach. Przedbiegi trzeba zrobić. O, grzmi, burza. To już w ogóle ekstra. I co, Aniulka? Pierwsze 30 metrów pod górę już nie ma siły, nie? Tak fajnie się te strumyczki przeplatają czasami. O, natura robi swoje. Nieładne są te skały. Tylko nie stąpaj po nich bezpośrednio, bo mogą być śliskie. I złamiesz sobie nóżkę i co? I zostaniesz tu. O, robi się coraz bardziej stromo. I coraz bardziej dziko. Idziesz. No wiedziałem, że tak powiesz, jak zobaczysz to. A do tego grzmoty. Ale fajna, dzika taka tutaj, nie? Natura. Te głazy. Gdzieś tutaj to musi być. No przecież to... Wiesz, jak to jest w górach. Pokaże ci nawigacja 600 metrów w linii prostej, a idziesz pod górę i dlatego jest napisane pół godziny, no. Co? Idziesz jakieś 3 minuty może już, a już jesteś wyczerpana. Kondycja widzę jak... Już się zaczyna kobiece narzekanie i komentowanie, że pewnie zamek był na dole, że my tu wchodzimy niepotrzebnie, że na górze się okaże, że zamku nie ma. No. Że to przecież niemożliwe, żeby zamek był na górze, no bo jakby oni go tam zbudowali na górze, no komu by się chciało? No komu by się chciało? Jakbyś była niewolnikiem, byś dostała pejczem po plecach, to byś tutaj zapierdzielała na górę i to jeszcze pewnie na kuniach. Chodź, bo zaczyna padać. Nie. Chodź. Tu się zaczyna ten moment, kiedy trzeba sobie kobietę wymienić na młodszy model chyba. No. Fajne, rzeźkie podróże i coraz piękniejsze miejsca. Z takiego spontanicznie podjętego po prostu wejścia na wybraną. No. Tak, nie było, że zamek tam jest. Był na dole zamek z napis. I była kartka, że zamek, tak? No, przecież nie będą pisali co 10 metrów. Zamek jest tu, tak? Jak wątpisz, jest tu. Na pewno jest na 100%. No. A na górze jeszcze będzie bramka i będzie bramka z tymi, z opłatami i się okaże, że zasięgu nie ma i nie wejdziesz. No. Ej, ty nygusie. Zaczynają się naprawdę fajne tutaj widoki. Oczywiście Anka została, mówi pierdoli, ona nie idzie. A to jest typowe, to było do przewidzenia. Żeby na Śnieżkę jej się zamarzyło wejść. No to mówię, to sobie wejdziemy po drodze na taką magórkę, która jest tylko 800 metrów, czy tam 600 metrów w linii prostej w górę. 30 metrów, 30 minut w szlaku. Oczywiście po 6 minutach włażenia ja nie idę. Ja nie wchodzę, ja wracam. To sobie wracaj, powiedziałem. No ja sobie wejdę na górę, zajdę sobie z drugiej strony i w dupie to mam. I co szukaj potem. Wiatru w polu. Nie po to człowiek jedzie w góry, żeby siedzieć w hotelu. A tymczasem piękny jest.
piękny jest tutaj szlak. Ona i tak by po tej kabinie nie wlazła. Tu sobie stumyszek płynie. Pływa. Górska woda. Piękna sprawa. Trochę mnie martwi, że od takiego czasu nie widzę żadnych oznaczeń szlaku. Ale no nie było innej drogi. Więc raczej na pewno idę dobrze. Minąłem pierwszych turystów na tym podejściu i się robi naprawdę coraz fajniej, dziko. Ale żeby było śmieszniej, ci turyści to był pan i dziewczyna i piesek. A skoro więc taka trójka weszła tu, bo skoro schodzą, to musieli wejść, to znaczy, że nie jest to jakiś nie wiadomo jaki fajny rynienki. Wybitnie trudny szlak pomimo deszczu, a ja tego deszczu nie czuję, bo i tak jestem cały spocony. Wchodzę sobie śmiało w górę, a ci, co zostali na dole, niech żałują. No, piękne skały zaczynają się robić, ja jestem już naprawdę daleko i wydaje mi się, że takie skały mogą być dobrym podłożem jako podstawa zamku, nie? Zobaczcie, jakie to jest solidne. Także ten zamek pewnie gdzieś tu chyba jest, że się robi płasko. Także wyczuwam, że to gdzieś tu. A teraz siup pod obalonym drzewem. Rozpadało się. Jest fajna, uwielbiam taką atmosferę w górach. Ci, co nie weszli, nie żałują. Tu się robi coraz bardziej mroczno. Coś jest przed nami, jakaś budowla. Jesteśmy. Są ruiny. Dobrze się domyśliłem, że to właśnie będzie tu. Jesteśmy na miejscu. I te artefakty. Ktoś tutaj był w 80. Ktoś tutaj był w 77. My takie rzeczy nie będziemy mazać, bo to jest wandalizm. No jest i on. Zanim wam pokażę dokładnie ten zamek, bo oczywiście wejdziemy do środka, przeczytam, bo to było tak, że mieliśmy jechać na Pilchowice, a gdzieś tam od Jeleniej Góry zacząłem sobie patrzeć nawigację i sobie kliknąłem, bo zobaczyłem ruiny zamku. Jest to zamek, o którym pierwsza wzmianka w 1375. No i wyglądał mniej więcej tak. Zrobiłem to bardzo po łebkach. A zostało z niego właśnie to. I teraz wejdziemy sobie do środka. Pięknie wpisany w te skały. Jak oni takie coś potrafili zbudować tak wysoko w górach? To nie jest jakoś specjalnie wysoko. No ale wiecie, o, tu jest pozostałość po klemach do zamykania. Jesteśmy w zamku. Brakuje tylko księżniczki. Skały. Taki był zamek na szczycie, chyba nie wyjątkowo obronny, a może to jakiś skarbiec w nim był. No jest dziedziniec. Jest to spory zamek, sporych rozmiarów budowla. I okno, z którego były specjalnie pewnie wyjątkowo wybitnie fajne widoki. Gdzieś tutaj był dziedziniec. Gdzieś tu był dziedziniec, gdzie właśnie po nim stąpamy. Miejsce na ognisko, gdzie zapewne czasami ktoś sobie ognisko robi. Takie kamienne, naturalne części ochronne tego zamku, jak i grzmot burzy, ale również dalsza część budowli, tej niezwykle starej budowli, 600-letniej, z zachowaną studnią. Rzeczywiście jest tutaj studnia. Jest tutaj studnia. Niezbyt głęboka, zaśmiecona. Jest też zejście niżej. Zejście niżej. Przymurówka jakaś. Schody tam. Schody tu. No jest to ładny zameczek. Wejdziemy sobie na górę. Jakie to musiało być bardzo
pożądane w tamtych latach potrafić zbudować budowlę do tego na szczycie góry, przetransportować te wszystkie potrzebne materiały i najzwyczajniej w świecie postawić tutaj taką budowlę warowną w pełni świadomości, że ona tu będzie stała, broniła dobytku i mieszkańców. To musiał być nie lada wyczyn i kunszt sztuki budowlanej. Gdyby to była pora mniej ekspansyjna dla zieleni, to zapewne z tego tutaj wierzchołka mielibyśmy piękny widok na góry. Ale no co, jest dużo zieleni i jedynie co, to widać ten zamek. Kurczę, no nie myślałem, że sam tu wejdę. Nie myślałem, że moja kobieta tak szybko się wystraszy. Ona chyba się wystraszyła, że burza idzie. Że no jak to kobiety, piorun trafi w górę, zabije cię. Poza tym jest ślisko. Poślizgniesz się, przewrócisz, nogę zwichniesz i tu zostaniesz. O, to ona już tak ma. Nie to, żebym ignorował jej podejście, ale... Kobiety, jeżeli kochają swoich mężczyzn, to zazwyczaj się o nich troszczą i tak dalej. O, no nic, mi się wydaje, że pora zakończyć tą eksplorację. O, tam się ognisko pali. O. Książę schodzi do swojej księżniczki. Tu naprawdę trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, gdyż byłoby to nieprzyjemne. A deszcz pada sobie i pada. Coraz bardziej. I ten ostatni stopień, taki z korzenia wyłupany. To było na tyle. Dziękuję za wspólną eksplorację tychże skalnych reliktów. Warto tu być.